Telewizja Regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych tutaj Państwa, w szczególności media, że tak licznie przybyły tutaj do nas. Chciałbym w dniu dzisiejszym zaprezentować naszą grupę, nasz powiat, nasze gminy, kandydatów do Rady Miasta. Udało nam się uzbierać fantastycznych ludzi. Mamy w wszystkich okręgach kandydatów, czyli 15 okręgów w mieście na wsiach, więc uważam to za świetny wynik. Nasi kandydaci są naprawdę świetnymi ludźmi, młodzi, ambitni, pełni pomysłów. Myślę, że uda się to świetnie wykorzystać w potencjale naszej gminy. Program mamy praktycznie cały już nasz przygotowany. Przedstawimy go na spotkaniu z mieszkańcami, na które zaprosimy Państwa przez nasze media niebawem. Chciałbym teraz przedstawić kandydatów naszych w danych okręgach i też, żeby każdy kandydat powiedział kilka słów o sobie i się przedstawił. Okręg numer 1, Kajetan Wize. Zapraszam serdecznie. A więc nazywam się Kajetan Wize, startuję z okręgu numer 1, z serca miasta. Jestem studentem prawa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Pracuję obecnie w edukacji osób niepełnosprawnych. W gminie chciałbym się zająć partycypacją obywateli w zarządzaniu gminą. Dziękuję. Dzięki bardzo. Okręg numer 2, Kacper Marut. Zapraszam serdecznie. Witam wszystkich, nazywam się Kacper Marut, mam 23 lata, jestem studentem prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prywatnie angażuję się przede wszystkim w działalność charytatywną, zwłaszcza jako wicezarządzający parafialnym zespołem Caritas w Sępólnie Krajeńskim. Startuję z okręgu numer 2. Dziękuję. W okręgu numer 3 wystartuję ja, Marcin Gulka, jestem ratownikiem medycznym, a prywatnie dyrektorem Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim. W okręgu numer 4 wystartuje Piotr Przyłucki. Dzień dobry, nazywam się Przyłucki Piotr, mam 34 lata, od urodzenia jestem mieszkańcem gminy Sępólno. Na co dzień pracuję w stolarni na stanowisku brygadzisty oraz jestem członkiem Rady Rodziców Gminnego Przedszkola numer w Sępólnie Krajeńskim. Okręg numer 5, Remigiusz Fifielski. Witam. Szanowni Państwo, nazywam się Remigiusz Fifielski. Od 17 lat mieszkam w Sępólnie Krajeńskim na ulicy Bergera. W tym roku postanowiłem startować do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Będę wspierał swoich mieszkańców. Proszę o głos. Dziękuję. Okręg numer 6, Jacek Kapsa. Cześć Jacek. Witam. Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Jacek Kapsa. Na co dzień jestem koordynatorem Gminnego Centrum Informacji w Sępólnie Krajeńskim oraz prowadzę także punkt informacji turystycznej. Od wielu lat działam społecznie dla mieszkańców gminy Sępólno-Krajeńskie oraz powiatu sępolińskiego. Myślę, że na tę chwilę dziękuję. Okręg numer 7, Michał Grochowski. Dzień dobry, witam szanowne media, państwa. Nazywam się Michał Grochowski, mam 25 lat. Od 4 lat rozwijam sieci światłowodowe w różnych województwach. Dla gminy chciałbym zrobić wszystko, co najlepsze, żeby mogła się mocniej rozwinąć. Dziękuję bardzo. Okręg numer 8, Izabela Klein. Dzień dobry, nazywam się Izabela Klein, zajmuję się hodowlą psów, a poza tym wolontariacko jestem prezesem Stowarzyszenia Krajka Wieńsborg oraz jestem opiekunem w drużynie sępoleńskich harcerzy.
Okręg numer 9, Katarzyna Pyrc. Witam serdecznie, nazywam się Katarzyna Pyrc, mam 32 lata, pracuję w szkole podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim jako sekretarz szkoły. Jestem również zatrudniona w biurze rachunkowym. Od urodzenia mieszkam w Sępólnie Krajeńskim. W Radzie Miejskiej chciałabym się zająć rozwojem turystyki i wsparciem dzieci i młodzieży. Dziękuję. Okręg numer 10, Anna Komza. Cześć Aniu. Witam serdecznie, nazywam się Anna Komza. Od 3 lat prowadzę własną działalność gospodarczą na terenie Sępólna Krajeńskiego. Obecnie też studiuję na dwóch kierunkach studiów, a prywatnie jestem miłośniczką zwierząt. Dziękuję. Okręg numer 11, Waldemar Ziemski. Cześć. Witam Państwa, mam 42 lata, jestem mieszkańcem Radońska. Na terenach miejskich, na terenach wiejskich chciałbym z rolnikami współpracować jak najlepiej się da. Dziękuję. W okręgu 12 wystartuje Mirosław Spelbert. Niestety z powodów osobistych nie może go dzisiaj być tutaj z nami, ale będzie nas wspierał w budowaniu nowej Rady Miasta. Okręg numer 13 wystartuje Łukasz Bindek. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Bindek, mieszkam w Piasecznie, prowadzę gospodarstwo rolne, prywatnie jestem żonaty i ojcem jestem trójki chłopców. Dziękuję. Okręg numer 14 wystartuje Kamila Ciołek. Witam, nazywam się Kamila Ciołek, mam 33 lata, mieszkam w Trzcianach, od 2 lat jestem w Radzie Sołeckiej, a na co dzień jestem księgową w jednej z sępoleńskich firm. Dziękuję. Okręg numer 15, Anna Danielewska. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Anna Danielewska. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Zawodowo od ponad 7 lat pracuję w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sępólnie Krajeńskim. Pełnię funkcję również sołtysa wsi Wałdówko. Społecznie jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w tej wsi. Dziękuję. Tak jak już Państwo zobaczyliście, zaprezentowałem wszystkich kandydatów do Rady Miasta. Jak widzicie, są to osoby młode, pełne zapału. My nie robimy tego dla siebie, robimy to dla swoich dzieci, aby nasze dzieci miały lepiej i przede wszystkim wyjeżdżając na studia do dużych miast, chciały wracać do Sępólna, aby nasze miasto odżyło. Ja jako lider całej tej grupy zdecydowałem się kandydować na burmistrza Sępólna Krajeńskiego. W Sępólnie przede wszystkim chciałbym rozwinąć to miasto turystycznie. A działam już od 7 lat w turystyce, prowadzę muzeum i naprawdę sporo ludzi odwiedza nasz teren. Chciałbym, żeby jeszcze więcej osób skorzystało z potencjału naszej gminy. Obecnego burmistrza i wszystkich burmistrzów, kandydatów, kontrkandydatów swoich chciałbym zaprosić na debatę z mieszkańcami, którą zorganizujemy pod koniec kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Thank you.